Siemanko pomadowe świry, witam wszystkich na moim kanale, ja jestem Beardrust. Witam was w kolejnym vlogu, dzisiaj będziemy kontynuować serię z wizytą w... I udamy się do Kalisza, bo tam jakiś czas temu otworzył się nowy barbershop. Nazywa się Hovel Barbershop i właśnie tam będziemy dzisiaj się strzyc. Umówiłem się do Miłosza. Część z was pewnie kojarzy Miłosza, na pewno osoby, które są w grupie Pomadowe Świry. Kojarzą go, w tym momencie właśnie pracuje on w Hovel Barbershop i dzisiaj będziemy kombinować z moimi włosami, ponieważ już są, powiem szczerze, że przydługie i jak już dochodzi się do tego momentu, że pomady, które normalnie siadają idealnie, nie chcą wchodzić na włosy, włosy się nie układają, pomada nie trzyma tych włosów, to znaczy, że już jest coś nie tak i trzeba te włosy troszkę przyciąć. Co więcej, bardzo się cieszę, że odwiedzę Kalisz, ponieważ ostatnio nie miałem okazji bywać w Kaliszu, a spędziłem tam 3 lata na studiach i bardzo miło wspominam ten czas. Dlatego z chęcią przejdę się jeszcze raz z ulicami, którymi kiedyś chodziłem jako studenciak. Właśnie jadę tą samą trasą, którą kiedyś jeździłem do Kalisza jako studenciak. Pamiętam, że jeździłem takim starym autobusem. Ja takie autobusy nazywałem burobusy. I takim burobusem jeździłem właśnie do Kalisza i pamiętam, że w okresie zimowym kierowca zawsze ostro podkręcał ogrzewanie, a ja akurat zawsze siadałem z przodu, zaraz za kierowcą. Na tym pierwszym siedzeniu, pod którym był grzejnik. Także warunki miałem idealne, żeby po prostu spać w tej podróży. Jesteśmy w Kaliszu na ulicy Górnośląskiej, w Deutsche Banku. Zaraz za mną pracował kiedyś mój kolega Emil, z którym mieszkałem razem na studiach. Jeśli Emil to ogląda, to go pozdrawiam serdecznie. Generalnie Kalisz zmienił się trochę od czasów moich studiów, w miejscu, gdzie był dworzec kolejowy, właściwie autobusowy. W sumie chyba nawet nadal jest tam ten dworzec. Zawsze był duży, pusty plac, nic tam się nie działo. Teraz widzę, że stoi tam ogromna galeria Amber. Swoją drogą nie byłem w niej, może kiedyś wpadnę sobie na jakieś zakupy. A teraz idziemy sobie Górnośląską do Hovel Barbershop. Adres barbershopu to Górnośląska 15. Jak widzicie, nie da się go przegapić, także wchodzimy do środka.
prawo. Wracam właśnie z Kalisza, z Hovel Barbershop. Pierwsze co się rzuca w oczy to na pewno fajna lokalizacja. Tak jak mówiłem wcześniej, ja studiowałem w Kaliszu, także myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że ulica Górnośląska to jest taka jedna z najbardziej, powiedziałbym, rozpoznawalnych i głównych ulic Kalisza. Można by rzec, taka arteria. Barbershop widać tak naprawdę z ulicy, bo są i szyldy, i jest Barber Pole, także bardzo fajnie oznakowany, nie da się nie trafić. Jeśli chodzi o sam lokal, to powiem szczerze, że czegoś takiego jeszcze nie widziałem, bo no jest to nowy sposób, nowe podejście do stworzenia takiej męskiej strefy. Najpierw wchodzimy, mamy taki jakby przedsionek, tam są takie fajne skórzane kanapy, takie w stylu Chesterfield. Mamy takie drewniane stoliki, jest barek z alkoholami, jest, że tak powiem, recepcja, blat jest z drewna bukowego, także fajny taki właśnie, znowu chciałbym powiedzieć, rustykalny klimat. Ale to co mi się podoba, ja ogólnie jestem fanem, że tak powiem, no nie tylko, znaczy klimatów skandynawskich, tak sobie powiedzmy to ogólnie, i muzyki, i wystroju, i wnętrza, i tak dalej. I właśnie tam przewijają się takie fajne motywy nordyckie, że tak powiem, związane z wikingami. Zresztą same usługi mają też takie właśnie nordyckie nazwy, bo jest i Har, i Skieg, i tak dalej. Także jeśli ktoś jest obeznany w klimatach wikingów i tak dalej, to na pewno te słowa nie będą mu obce. Także właśnie i na ścianach, i jakby w wystroju widać te takie jakby wikingowe, nordyckie wpływy. Są właśnie jakieś takie znaki runiczne, jakieś poroże wisi gdzieś tam przy wejściu. Także naprawdę, naprawdę fajnie to wygląda, ciekawe podejście. Z przedsionka wchodzimy oczywiście do że tak powiem, do studio, do sali, gdzie są stanowiska barberskie, gdzie barberzy strzygą. Fotele oczywiście bardzo fajne, skórzane, wygodne. Funkcjonalna myjka do włosów, także nie ma jakiegoś specjalnego kombinowania. Też fajne przejrzyste lustra w takich dębowych oprawach. Nie są jakoś tak specjalnie, nie wiem, za sticker bombowane, że tak powiem, czyli nie ma tych naklejek tak dużo, że nic nie widać. Jest fajnie, czysto, schludnie. Najbardziej podobała mi się podłoga, ponieważ jest w szachownicy. Bardzo fajnie ten kontrast czerni i bieli podkreśla taki męski klimat. W centrum jest również gablotka z kosmetykami, oczywiście najfajniejsze marki, jakie są dostępne, to w Hovelu znajdziecie. Co do samej obsługi, trafiłem akurat do Miłosza, zapisałem się do Miłosza, chciałem, żeby on mnie obciął, zrobiliśmy, myślę, że bardzo fajnego, właściwie Miłosz zrobił bardzo fajnego side part pompa ze skin fade'em. Myślę, że to bardzo ładnie było na filmie widać. Bardzo podoba mi się podejście do klienta. Nie mówię już o samej rozmowie, takiej naprawdę fajnej, luźnej, przyjacielskiej. Atmosfera jest bardzo fajna, bardzo miła, sympatyczna, powiedziałbym nawet, że rodzinna. Nie ma żadnej spiny, ciśnienia jakiegoś. A podejście do klienta naprawdę profesjonalne. Początkowe konsultacje, jak obcinamy i tak dalej, to myślę, że to jest bardzo ważne, żeby przedstawić swoje oczekiwania barberowi, żeby potem nie było niedomówień, czy nie wiem, gdzieś PKS-ów ściętych, czy czegoś takiego. Także usługa jak najbardziej na najwyższym poziomie, precyzyjne cięcie,
No i higiena pracy też bardzo ważna rzecz. Taki szczegół, ale liczy się dla mnie na przykład to, jak barber czyści, powiedzmy, przyrządy, tak, fryzjerskie przed każdym nowym klientem. Miłoszowi na przykład spadł grzebień na podłogę, to nie wziął go do ręki, nie czesał mnie dalej, tylko go oczywiście przemył. Takie szczegóły drobne, ale naprawdę wpływają na ocenę całości, która jest bardzo pozytywna. Byłem tam pierwszy raz, ale czułem się, jakbym był u siebie, jakbym był już tam przynajmniej któryś raz z kolei, także atmosfera naprawdę fajna. Ceny też przystępne, tak jak widzieliście na filmie, wszystko klarownie, jasno wyjaśnione, wypisane. Oferta bardzo bogata, także bardzo fajne miejsce, wizualnie, fajna ekipa, znająca się na rzeczy, oferująca cięcia na najwyższym poziomie, przy użyciu stylizacja fryzury czy pielęgnacja brody, przy użyciu kosmetyków z najwyższej półki i przede wszystkim naturalnych. Także jak dla mnie bomba, na pewno Kalisz zyskał na tym, że pojawił się taki barbershop w mieście. Zachęcam Was do odwiedzenia Hovel Barbershop. Przekonajcie się na własnej skórze, na własnych włosach, na własnych brodach, że warto tam przychodzić. Ja na pewno będę częściej tam wpadał, bo tak jak mówię, u mnie w okolicy tak naprawdę nie ma takiego barbershopu z prawdziwego zdarzenia. Zawsze dojeżdżałem albo do Ostrowa, albo do Wrocławia. Teraz jest jeszcze jeden punkt, do którego chętnie będę się udawał, czyli Kalisz. I co? Dziękuję ślicznie za zastrzyżenie. Trafiłem też akurat na dzień, w którym chłopaki świętowali pierwszy swój miesiąc, odkąd otworzyli Hovel. Także był i poczęstunek, jakieś takie smaczne przekąski, bezalkoholowe piwo, bo oczywiście jestem zmotoryzowany. Także dziękuję bardzo za zastrzyżenie, za rozmowy, za fajnie spędzony czas, za pominki również. Pozdrawiam całą ekipę, Alana, Artura, Miłosza, żonę Miłosza, też bardzo sympatyczna dziewczyna. I co? Myślę, że jeszcze jakąś tam relację na blogu skrobnę króciutką. I zachęcam Was do odwiedzenia Instagrama Hovelowego, Facebooka. No i wpadajcie na strzyżenie. No i jakbyście chcieli zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanał, to również będzie mi bardzo miło, także zapraszam. I widzimy się w kolejnych wizytach i w recenzjach, i wkrótce może jakieś też poradniki wpadną, bo planuję troszkę kanał rozkręcić, także bądźcie na bieżąco, obserwujcie i widzimy się w kolejnych moich filmach. Trzymajcie się, cześć!